już powracamy do naszej rozmowy z Kasią Piwecką dzisiaj na naszej kanapie. No właśnie, to jest bardzo ciekawa historia. Zaraz cię zamieniam w słuch. Zostałaś zatrzymana na lotnisku w Paryżu, jak już wracałaś do Polski za przemyt broni. Kasia, jak nas powiedzi, co się stało? Tak, dokładnie, za międzynarodowy przemyt broni. Więc sytuacja była taka, będąc w Disneylandzie, bo wybrałam się z dziećmi też do Disneylandu i o tym zaraz jeszcze opowiem. Mój syn kupił sobie w krainie Indiana Jonesa, kupił sobie przepiękny pistolet, taki drewniany, z takimi metalowymi rzeźbieniami, taki naprawdę bardzo porządny pistolet, taki jak miał Indiana Jones. I oczywiście przyszło mi przez myśl, że może być problem na lotnisku z tym pistoletem, ale potem sobie pomyślałam, że właściwie 2 lata wcześniej przewoziłam plastikowy, też kupił sobie gdzieś tam w jakimś kraju plastikowy pistolet na kulki i on bez problemu przejechał przez lotnisko, przez odprawę celną. Więc bez obaw się zgodziłaś? Znaczy, tak, kupiliśmy ten pistolet, ale faktycznie pomyślałam sobie, że wezmę go do torebki, będę go miała na wierzchu i jakby na samym wstępie celnikom pokażę, że mam taką zabawkę i że przechodzę z taką zabawką, żeby tak po prostu go nie znaleźli. No ale była sytuacja taka, że autobus, który wiózł nas na lotnisko, miał olbrzymie opóźnienie, stał w korkach, nie mógł wyjechać z Paryża i mieliśmy opóźnienie 1,5–2 godziny. I dowiózł nas na lotnisko dokładnie 20 minut przed odlotem samolotu. Na lotnisku już wszyscy byli zawiadomieni, że tak naprawdę przyjechała grupa, która musi już właściwie wsiadać do samolotu. Także mieliśmy ekspresową odprawę i musiałam tą torebkę z tym pistoletem, który miałam uszykowany specjalnie, żeby się przyznać, że mam pistolet. Że mam pistolet. Musiałam tą torebkę szybko włożyć do walizki, bo wiadomo, w tanich liniach trzeba przejść z jednym bagażem, z jedną sztuką bagażu. No więc w tym całym pośpiechu, no zapomniałam oczywiście o tym, włożyłam tą torebkę do walizki, przechodzę, no i nagle alarm. Znaleziono broń w moim bagażu. No i procedury są takie, że przyjechała na sygnale policja. Zostałam poproszona na bok. Zaczęli mnie przesłuchiwać. Zaczęli przeszukiwać mnie, całą walizkę. Została zarekwirowana broń. Trzeba było spisać protokół. To wszystko trwało. Oczywiście policjanci widzieli, że to jest zabawka, że to nie jest prawdziwa broń. I też oczywiście się troszeczkę tam z tego śmiali, z tej całej sytuacji. No ale powiedzieli mi, że takie są procedury, że przy przejęciu, bo muszą jakby przejąć to, musieli przejąć moją własność i przy takim przejęciu są takie procedury, że musi policja przyjechać na sygnale, trzeba spisać ten protokół, trzeba to wszystko przejąć. Wszystkiemu winny Indiana Jones, po prostu. No. Tak, no i ten pistolet został zabrany, spisaliśmy wszystkie papiery, zeznania i tak naprawdę się okazało, że o 20 miał odlecieć samolot, było dokładnie za 3:20, kiedy ja po prostu biegiem do gate'u. Na gate'cie właśnie już pani mi powiedziała, że oni już dostali powiadomienie, że Kasia miała broń, więc po prostu trzeba poczekać. Tak, i że już tak naprawdę pilot samolotu już dzwonili do pana kapitana, który zatrzymał cały samolot i samolot cały na mnie czeka, ponieważ wszyscy wiedzieli, jaka jest sytuacja. Także ja przez płytę lotniska, szybko, miałam 2 minuty, wleciałam do tego samolotu, jeszcze z dziećmi oczywiście, każdy ze swoją walizką. Wlecieliśmy do tego samolotu, kiedy już silniki były prawie że odpalone, już wszyscy siedzieli na miejscach. No jedyna pozytywna sytuacja była taka, że już nie było miejsca dla nas tak naprawdę, żebyśmy sobie usiedli, więc pani stewardessa nam wskazała rząd VIP, który był akurat wolny, że możemy sobie usiąść, bo faktycznie już nie znajdziemy miejsca koło siebie, bo już cały samolot był załadowany. No ale emocje były, mój syn oczywiście się troszeczkę załamał, że przepiękny pistolet został zatrzymany. Został w Paryżu jednak. Ale mamy nauczkę na przyszłość. Opowiadałaś też o Disneylandzie. No właśnie, ja byłam w Legolandzie, z tego co pamiętam, właśnie za Londynem. I też byłam właściwie ze względu na najmłodszych, którzy bardzo się cieszyli na to wydarzenie, na tę odwiedzinę, ale muszę przyznać, że sama nie gorzej się bawiłam. Czy tak też było z tobą w Disneylandzie? Tak, dokładnie. Dzieci miały obiecane tą wizytę w Disneylandzie. Natomiast ja byłam zachwycona. Przeniosłam się w krainę baśni dzieciństwa. Naprawdę super. Bardzo fajny jest też dojazd z Paryża, bo też się bałam, że to jest gdzieś tam daleko, bo słyszałam, że to jest pod Paryżem, że będzie ciężko tam dojechać. Natomiast jeździ jakby kolejka RER, która dojeżdża w niecałe pół godziny do Disneylandu.
No i co? Są tam trzy krainy. Kraina fantasy, kraina właśnie tam, gdzie Indiana Jones, kraina przygód i kraina discovery, czyli takie odkryć. Mhm. Bardzo fajnie to jest zrobione. Myśmy tam spędzili cały dzień i naprawdę się świetnie bawiliśmy i naprawdę warto dzieciom zrobić taki prezent, będąc w Paryżu. Mhm. Co ciekawe, ponieważ dzisiaj Państwo przed telewizorami mogą oglądać fotografie, zdjęcia Kasi z Paryża, a taką ciekawostką jest to, że w Paryżu duży profesjonalny aparat Kasi spadł na ziemię, roztrzaskał się i co się stało ze zdjęciami? No właśnie, pierwszy raz w życiu, po tylu latach pracy, zdarzyło mi się, że spadł mi aparat na ziemię. Aparat zawsze w czasie robienia zdjęć noszę przewieszony na ramieniu i wiadomo, przy robieniu zdjęć no dużo, jest to tak jakby praca taka, gdzie jest dużo ruchu i zmiany, powiedzmy, tych pozycji i jakby nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Natomiast teraz właściwie nie wiem, co się stało, ponieważ po prostu stałam i wyciągnęłam telefon po to, żeby zrobić telefonem zdjęcie. I nagle spadł aparat na takie kocie łby, także nawet nie na trawkę, nie tylko było na najgorsze ratować. Możliwe podłoże, czyli kocie łby. Ja jak zobaczyłam to, co się dzieje, bo to profesjonalny aparat, sprzęt, który no, ma olbrzymią wartość, to po prostu krzyknęłam na cały głos i to krzyknęłam tak głośno, że pół ulicy się zbiegło, zrobiło kółko dookoła mnie i wszyscy stali się patrzyli, co się stało. Także śmiesznie to wyglądało. Natomiast no, byłam załamana, bo fotograf, który leci do Paryża po 10 latach po to, żeby zrobić zdjęcie, no bo nie ukrywajmy, że ja w tych podróżach robię zdjęcia, które gdzieś tam potem sprzedaję i to jest też jeden z głównych celów tych podróży. Nagle straciłam sprzęt. Potem się oczywiście okazało, że te szkody nie były takie duże, tylko obiektyw się uszkodził i naprawa też nie była aż tak droga. Myślałam, że będzie gorzej, dużo gorzej, także naprawdę miałam dużo szczęścia. Mhm. Natomiast to się stało w trzecim dniu i od tego momentu nie miałam aparatu, ponieważ nie mogłam nim robić zdjęć, nie mogłam pracować. No i myślałam, no co tu zrobić? No i miałam telefon. I się udało, jak się okazuje. Tak. Czyli zdjęcia, które dzisiaj możemy oglądać, to są zdjęcia z telefonu. Dokładnie, to znaczy jest tam kilka zdjęć z tych pierwszych dwóch dni, które są zrobione profesjonalnym aparatem, natomiast 98% zdjęć z Paryża to są zdjęcia zrobione telefonem. Ja się długo zastanawiałam, czy w ogóle tutaj publikować te zdjęcia, no bo no, dziwnie się czuję jako fotograf publikując zdjęcia z aparatu, tak naprawdę z telefonu. Natomiast no, stwierdziłam, że jeżeli jestem fotografem, no muszę sobie poradzić w każdej sytuacji. I się udało. Ja zdjęcia widziałam, oglądałam i absolutnie nie zauważyłam, że są to zdjęcia z telefonu komórkowego, tylko myślałam, że jak najbardziej z profesjonalnego sprzętu. No, starałam się tym telefonem zrobić wszystko, co było możliwe. Nie miałam wyjścia, po prostu musiałam działać telefonem, także tak to wygląda. Kasia, ja myślę, że o Paryżu jeszcze bardzo długo mogłybyśmy rozmawiać, bo ta moja lista pytań się nie kończy, ale niestety kończy nam się czas. Chciałam tylko zapytać jeszcze o jedno, bo mi osobiście Paryż się kojarzy z taką elegancją, z szykiem, z klasą. Czy faktycznie takie kobiety również na ulicach Paryża zobaczyłaś? No właśnie, o dziwo nie. I najbardziej rozczarowana była moja babcia, 80-paroletnia, która jadąc do Paryża właśnie się spodziewała, że spotka właśnie te słynne paryżanki. No i niestety nikogo takiego nie zobaczyła. Nikogo takiego nie zobaczyła. No, mnóstwo turystów, oczywiście większość z Azji. No i niestety żadnych takich eleganckich paryżanek nie spotkałyśmy. No niestety, wobec tego może jak kolejnym razem wybierzesz się do Paryża, to kogoś takiego spotkasz, bo myślę, że to nie była twoja ostatnia wizyta w tym mieście. No właśnie, tak jak 10 lat temu myślałam, że już nie przyjadę, tak po tej wizycie wróciłam zakochana w tym mieście i jestem pewna, że wrócę na pewno. Super, dziękuję ci bardzo serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli państwo jeszcze w Paryżu nie byli, to mam nadzieję, że namówiłyśmy was do tego, żeby właśnie Paryż jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego roku odwiedzić. Już teraz króciutka przerwa, a za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia.